Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dark Wolf, no i zaczynamy kolejny odcinek z serii Let's Play Age of Pirates 2 City of Abandoned Ships. Jak pytacie w ostatnim odcinku, nie wiem jak to zrobiłem. Wybiłem wszystkich żołnierzy. Zmieni na plenderę piracką. Żeby uciec. Okej, zmieniamy teraz znowu na angielską. Trzeba od nich uciec, nie mamy wyboru. Mapa. A nie mogę jeszcze zmienić. Kurwa, ile okrętów nas chcą zaatakować nagle. A tak się wszyscy zesrali. Nagle. Okej, ale się udało uciec, to jest ważniejsze. Okej, zmieniamy banderę na angielską. No i płyniemy na Jamajkę, muszę naprawić okręt, zapełnić ten i chuj wie co jeszcze. O kurde, ile piratów mi jeszcze chce zaatakować. Wypierdalać, ja chcę ja zapłacę. 13 tysięcy to nie jest dużo. I jedziemy na Jamajkę. Tam będę musiał jakoś wejść do miasta, naprawić kompletnie okręt, zapełnić załogę. Okej. Szczęście, aha, wypili już mi cały rum. Nie ma tam problemu. Storm. O, Hilt mi się powiększyło, Bajerosko. Okej. Port Royal. Zapisujemy, no i spróbujmy się wjebać. Może będzie mi szczęście? Port Royal. Okej, udało się wejść. Zapiszemy ponownie, bo teraz zaczynamy drugą część, to trzeba się przedostać. Okej, fajnie, udało się nam. Czekam aż ten się odsunie, co się zapisze, żeby nie robić dwa razy tego. Okej. Spierdalaj no. Okej, przechodzimy. Szybko, 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 szybko. Zajmę nam ten. Idziemy najpierw do Morgana. Idę zobaczyć, gdzie jest ten kundel. Aha, nie ma. Może ty coś wiesz? If your business isn't urgent, come back later. Aha, wróci za rok. Okej, dobrze o tym wiedzieć. Zapisałem ponownie. No to trzeba to wrócić dopiero za rok. Więc w roku 1668. Okej, no to wychodzimy. Musimy naprawić okręt, zapełnić załogę i tak dalej. Ale ja zacznę najpierw, panowie, od załogi. Chodzi mi, panowie, o czas, bo boję się, że może mi nie wystarczyć czasu na naprawę. Nie zajmie mnie tak dużo, że na tym się upieprzę. Więc na razie idziemy sobie do tawerny. No i oczywiście trzeba je zapełnić. Okej, na pewno potrzebuję 240 minimum. No, byłem bardzo blisko. Dziękuję. No i zobaczmy, czy coś powiedzą ciekawego. Nie. Nie, dziękuję, w pokera nie chcę grać. Ale zobacz, co powiedzą ciekawego. Aha. Okej, zobaczmy, coś jeszcze. Oczywiście ja nie będę walczył z tymi. Mam oficera. Nawigator. Ale chuj warty, ale dobra reputacja. A ty? Oficer, kanonier. Marny z ciebie kanonier, jak ja mam lepszego. No właśnie. Dobra, wychodzimy stąd. Zobaczmy jak stoimy z żarciem. Nie, jeszcze stoimy. No to teraz idziemy jeszcze naprawić okręt, no. Zjeżdżaj. Ciekawe, o której uda nam się go naprawić. Ja zacznijmy od działu. Nie wiem ile kupić. 15? Nie, tak się strzelę. No, byliśmy bardzo blisko. Jeszcze 9 dział mi są potrzebne. Sorry, ale ja tego nie robię. Jeszcze 9. Nie da tak naprawiać okręt w taki sposób. Okej, okay, no i oczywiście trzeba naprawić teraz kompletnie okręt. Level up. Siuma nad ranem, jeżeli to prawda. Tak, siuma nad ranem, no jak perfekt jest z czasem. Zobaczmy coś ciekawego. Jeden muszkiet sprzedam, bo i tak jej nie mogę używać. Zobaczmy coś jeszcze ciekawszego. Okay, zobaczmy w międzyczasie, jak jesteśmy level up. Mamy 15. O, i mogę użyć Kirless, nareszcie. To będzie jej bardzo potrzebne. Nareszcie będziemy mieć ten spokój. I oczywiście teraz możemy sobie pozwolić na używanie ubrania. Okej, wychodzimy z miasta. Nie obchodzi mnie to, że mnie zidentyfikowaliście.
Zejdę na chwileczkę do kabiny. No i teraz jest pytanie, co chcemy ubrać, bo mamy trochę ubrań. Zwiniemy to, co mi nie jest potrzebne. Na przykład tyle to jest przesada. Okej, tyle. Okej, to zostawimy i Graves zostawimy, to te zostawimy. Mapy zostawię przy sobie, to nie jest nic warte, ale wiecie jak to jest. To musi być przy mnie, to też, ale to nie. Okej, ten od matki nie jest mi potrzebny. Radgot przyda mi się. Okej, ale jak zobacz za ubraniem? Zobaczmy za ubraniem. Mamy tak, albo możemy użyć Expensive Kirless, co obniża 35 damage'a, albo użyć tą, żeby dostać 20 do Authority. Co by mi się bardziej opłacało? Ale chyba bardziej damage wolę mniej dostawać. Więc sobie założymy tą do obrony. Jak widzicie, mi się otworzył nowy ten. No jak widzicie, ładnie wygląda. Nie jest sexy, kurde, z takim protekcją? Oczywiście dostajemy 35, to jest 92. Ja zastanawiam się, czy nie zmienić już broni. Że wrócę się polepszy też w innych. Dostaniemy wtedy szybciej na personal abilities. Będzie ciężko, to jest prawda, ale... Wiecie co, trzeba po prostu trenować. Więc tak, wymienimy broń. Weźmiemy sobie tą. Od 18 do 65. Ona zadawała od 25 do 70, więc nie masz takiej różnicy. Okej, pokaż, a nie mogę wyciągnąć, ale bardzo ładna Morgana. No i oczywiście stąd spierdalamy. I odpływamy stąd. Zobaczmy do zadań. A mamy dalej z tą campaign, musimy poczekać. Tutaj z tym informacją zaraz poczekamy. Ship of Soul. Na razie jeszcze trochę brakuje czasu. Dokładnie jeden dzień. Musielibyśmy się wpieprzyć na Hama. No bo nie wiem, pojechać do jakiejś kolonii? To byłoby o wiele łatwiej, przyznam. Dobra, 6-4 za chwilę. Aha, te działo mnie atakuje. Zapominam o tym zawsze, że tam jest jeszcze jedno działo. Okej. Czekam, aż mi zniknie mapa. No i zobaczy, w którą stronę mamy wiatr. Mamy w tamtą stronę, więc musieliśmy się pojechać od Belize. Więc jedziemy w górę. Do San Domingo. No i stamtąd musimy dokończyć to nasze zadanie. Które chodzi, żeby znaleźć latającego Holendra. Jedziemy. Okej, 14. San Domingo. Mor. Jak widzieliście, zaatakowaliśmy Hiszpanów i nic tam nie zrobili. Z licencji. To jest trochę bekowe, tak powiem. Rezydencja. No i oczywiście wiecie, co mamy zrobić. No właśnie. Miasto zostało zaatakowane. Wchodzimy do street. No i oczywiście trzeba znowu bronić miasto. Teraz jak mamy już tą protekcję Karlasa, mamy większe szanse na przeżycie. Kurwa. Zobaczmy, ile zadaje to gówno. Mało. No cóż, ale trzeba się jakoś wytrenować na tej broni, ale jak widzicie, nie jest aż taka ciężka, jeżeli chodzi o punkty. No ale nie zadawanie tych obrażeń to naprawdę jest trochę denerwujące. Okej. Black Pearl. Dobra, wpierdolimy trochę. Na szczęście zadają nam naprawdę mało. Ale czy to był naprawdę dobry pomysł, żebyśmy zmienili broń na lekką? Dobra, uciekniemy tam, gdzie można wchodzić pojedynczo. Chyba pamiętacie gdzie. Będzie strzelał się do siebie. Chodzi mi tu. Chodźcie tu, tępe chuje. Zaraz was dobiję. Krytykal 70. 10, no ale cóż,
Muszę zmienić broń, bo będzie mi potem... Obawiam się, że może być mi jeszcze potrzebna. No ale chociaż dobra wiadomość, że teraz zadają mi o wiele mniej, ale szkielety niestety, jak widzicie, zadają mi więcej. Bo wiecie dlaczego? Chodzi o level. No, czym wyższy level, wtedy te szkielety są o wiele trudniejsze. Okej, dostań w ryj. Okej, 30, wiem, że to jest mało, powtórzę. Ale jak to się mówi, muszę się wytrenować. Dostał. Ale to mogę powtórzyć, że to jest bardzo przydatne dla mnie. Wiem, że o wiele więcej zadawałem z tamtą bronią, ale... The devil take me. A bo wiecie co? Ja do was wrócę, jak tylko je zabiję. Zaraz wracam. Okej, jestem. Zajęło mnie to długo. Ale na tego ich zdjąłem. Tutaj to zblokując się. Okej, zobaczmy. No, trochę wytrenowałem, o prawie 11 punktów. Trochę mało, oczywiście szczęście mamy już mniejsze, trochę pistolety znowałem. Wracamy do gubernatora, powiem razie, że zadanie zostało zrobione. Jeszcze nie? Aha, tutaj jeszcze niedobitek został. Ach, kurde, bliet, ja wszystkich wybiję jak palant. Aha, wykorzystałem wszystkie malutkie. Wryj. 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 Masz. Masz jeszcze raz. O kurde, się zaczęło regenerować to bydło. No chodź. Ach, mało brakowało. Ale kurwa, palant się wyregenerował kompletnie. Szlak! Nie założyłem tego. Wszystkie kulki skończyłem, jak widzicie. Ale ten Uzberg był dobrym pomysłem założyć. No chodź. Kurde, nadal brakuje punktów. Dostał. Okej, dostał. I masz po ryju. Dostał zanim kurde zrobił ochronę, na szczęście. Czasami się zdarza takie szczęście. Okej. Udało się. Okej. Zobaczmy, teraz mamy 21 i prawie 22. Wracamy do gubernatora. No i trzeba powiem, że została została zrobiona. Okej, 13 tysięcy. To też nic warte, ale my panowie zakończyliśmy zadanie. Powiedzieć już 666 kulek. To powinno nam pomóc. Zaraz zobaczymy dokładnie ile mamy. Kabina. Tutaj. No i sprawdźmy prawdę. 83 kulki to na pewno miało więcej 666. No właśnie, mam już 727 kulek. Zabieramy wszystkie, no i trzeba będzie popłynąć do tamtej tej. Zapisujemy. No i jedziemy do Amatik przy Katakaska. Mapa. Kurde, szkoda, że tylko wiatrowe kontro. Anglicy mnie ścigają. Spierdalać Anglicy, kurwa. Was nie lubię. We've got company, Captain! Zjeżdżać. Piraci mi też ścigają. I see a pennant! Spierdalaj. Tylko w tym. Okay. Jeszcze trochę. Piraci mnie dalej jadą za mną. Trzeba tam się dostać na dół chyba bardziej. Tutaj. Pamiętam, że była Katakaska.
i Amatrice, czy Amatrice, jak oni nazywają to w Sadox tutaj w Age of Pirates 2. Ok, zmieniamy ponownie banderę hiszpańska. No i płyniemy. Medicine supplies are low. Aż tyle wpieprzyliście? To nie jest dobra wiadomość. Ile zostało mi tych medycyny? 13. Szlak, to nie jest dobry znak. I jeszcze żarcie! No nie, 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 nie. Więc musimy zatrzymać się w Belize. Nie mam wyboru. Zanim pojedziemy. Belize? Mor, myślałem, że się kurde zablokuje, to się chyba wkurwił. Store. Greetings and salutations, Captain. Now, what can I do for you? 9 dni. Ale ja chcę medycyny. Aha, i w ogóle nie mają medycyny. O, to sprawa się komplikuje. Kurwa mać. Tutaj koto mi nie jest potrzebny. Silk, cynamon, bla bla bla. Złoto sprzedam. Okej. Okay. Port. Trzeba będzie się zapełnić. Zastanawiam się, co piszę sobie, bo ja nie wiem, czy będę trzeba więcej załogi, jeszcze się wrócę tutaj. Okay. Idziemy? 279. Amatic. More. Ej! Ja powiedziałem ci, kurwa, Amatic, a nie kurde ten. Miasto, Belize. Cozumel. No, ja pierdolę to. Nie mówcie mi, że ja się źle teleportowałem. Ojeju. Błędnym miejscem. Ketumal. Belize. Amatic. Mor. No, teraz już czytał poprawnie. Okej, okay, idziemy. Mamy te wszystkie perły. No, sprawdzimy jeszcze, czy są wszystkie. Tak, mamy 727. To powinny wystarczyć. Ok, biegniemy jak Schumacher. Nie ma to jak zapierdalać. Chyba jestem w błędnym miejscu, to się wydaje. Trzeba skręcić tutaj. Nie, to są minka. To dopiero później, jeszcze nie teraz. To trzeba je na siłę iść prosto. Okej. Pojedziemy dalej prosto, no. O! Memo Lorente. A znowu przecież byś się już w ten... Przecież ty powinieneś być... znowu się zaprezentował jak idiota. Przecież już nas poznałeś raz. Okej, okay, no ale nieważne. Tylko w tym... Ej, Indian? White Bay. Okej, okay, zaktualizowało mi się zadanie z ship. Nie, to tego. San Juan de Norte. To jest daleko stąd. O, ja chciałem z tobą porozmawiać, biały chłopcze. Okej, okay, dajcie mu wszystkie 6-6. Okej, okay, wracamy na okręt, teraz powinniśmy już ich wypędzić stamtąd. No to
sobie wracamy. Miejmy nadzieję, że chwilę od tego nie będziemy musieli wracać. Bo i tak ja muszę jeszcze zacząć hiszpańskie zadanie. Tak jak na przykład, nie wiem, to co było z Izabela? Questlines? To wszystko po prostu musimy chwileczkę poczekać. Ale jak widzicie, z Hiszpanami jest o wiele, czasami niektóre zadania są o wiele łatwe. Jak mamy teraz ten patent hiszpański, że po prostu mieć angielski. No ale jak to już powiedziałem, ja będę musiał robić obie, więc dzień obie. Są cztery, będę musiał robić to prawdziwie, bo piąty już skończyliśmy. To tak muszę czekać do roku 1668. Okej. Okay. Idziemy na okręt. Okej, okay, czas. Okej, okay, nie ma go, ale jak znam, że ciało mi się teleportuje, więc... Coś ci mówię, żebyśmy się lepiej przygotowali. Okej, okay, więc tak. Potrzebujemy tego, potrzebujemy wódki. Boję się, że będę trzeba na strzelę cięższą broń. Kurde. Okej, okay, to zwiniemy. To muszę trzymać przy sobie. To mi nie jest potrzebne. Okej. Okay. Mam lepsze. Okej. Okay. Założę sobie niestety tamten drugi. Bo tylko, że jestem pewny, że... Jeżeli spotkamy tam, to będziemy się tak musieli bić jak cholera. Zapisujemy, no i szukamy latającego Holendra. Trzymajcie kciuki, żeby w ogóleśmy go znaleźli, żeby nie było trudno. Mapa. No i płyniemy. Czekajcie, co może być? Nie ma. Ale wiecie, co mi się wydaje? Pamiętacie, że on powiedział też, że musimy spotkać się na ostatnie spotkanie? Nie przypadkiem znowu będziemy musieli się bić w tym... Będziemy musieli się bić w tawernie znowu. Pamiętacie wtedy, że musieliśmy porozmawiać dwa razy? Więc pewnie teraz tak samo będzie, według mnie. Wiem, że się kończą medycyny. Ile zostało mi tych medycyn? Cztery. Dobra, blizem. Prześpimy się, zapełnimy załogę do fulla. Bo coś mi się wydaje, że będzie bardzo ostro. Rana. We've got the softest beds in town. 350, co się mówi, żeby lepiej się dobrze zapełnić? Bardzo coś ciekawego. Trading ale. A co mi obchodzi jakiś ale? Patrz, co jakieś jeszcze jakieś info ciekawe. Okej, okay, no poznajmy z kimś innym. Okej. Okay. Spanish convoy. Aha, był tutaj. Jak widzicie, tak jak dobrze pomyślałem. No to idziemy się spotkać ze skurwisinami. Okej, zobaczmy, czy mamy już wszystko gotowe. 350, mamy zajebisty wiatr. Powinniśmy walczyć bez żadnego problemu. Pójdziemy do store, się przygotujemy na ostatnią ciężką walkę. Powiem wprost, że... latający Holender jako klasa pierwsza jest cholernie wkurwiająca. Bardziej, że ja chcę ją zdobyć. Więc to będzie jeszcze gorzej. Room. Tylko tyle. Muszę mieć jak najlżejszy okręt. Bo jak znam życie, będziemy musieli tak zapierdalać, żeby złapać jak cholera. Zapisujemy. No i czas złapać latającego Holendra. Zacznę coś się do zadań, tak ciekawość. Easy picking. Nie? I tutaj. Time to raise the sail. Okej. Okay. Mapa. Latający! Gdzie jesteś? Nie bój się, tylko chcę cię zabić. Jest! Chodź do wujka. We've got company, Captain. Latający Holender. Ostatnie spotkanie. 666, jak widzicie, zmienił się okręt. Już jako obrazowo. Zapiszemy ponownie. No i czas do walki. Fort atakuje, może mi pomoże. Nie trafił mnie kurwiszom. Ile mamy na walki wojowniczej Greenhorns?
Trochę będzie komplikacji z tym. On płynie od razu na nas. Oczywiście my musimy wyrżnąć załogę. Okej, zobaczmy ile ich zostało. 613. Alla faccia del bicarbonato. Uciekamy lekko, co ty załadowałeś? Bomb. Uuu. Co to był za lot? Dobra, zapiszemy ponownie. Trzeba go zmniejszyć życiem, no. Tak jest szansa nasza. Już myślałem, że oni we mnie trafili, to bym się chyba wkurił lekko. Odpływamy. Szczęście wiatrem to nie sądzę, żeby nas tak łatwo załatwili. 611. No, Ford robi te za mnie pracę, tak prawdziwie. On nie zatopi sam. Jako w tym. O, tym bardziej myślę, że on go osłabi. No, ale dlaczego ja mam wiatr? No właśnie. Masz dalej załadowane bomby? Kurwa, nie widzę go. Kule łańcuchowe. Zwiniemy żagle. Czekajcie. Ktoś, czy ktoś dostał może jakiegoś skilla? Mi się przydało. Personal ability, Carpentier. Ale ty już pracujesz dobrze. Co byś mógł naprawdę? Do czego byś przydał się? Chyba, że Jack of all trades. By się przydasz. Ty nie. A ty, pasażeru? Gówno. Kule łańcuchowe dalej ma. Otóż, trzeba jakoś go napierdolić, no. Dostał. 543. Ja się boję, ja nawet zastanawiam się nad jedną sprawą. Wiecie nad jaką? Czy on... Bomby, cholera, ja spierdalam. Czy on nie będzie miał musket salvo? Bo jeżeli ma musket salvo, będzie naprawdę ciężko. Ale nie sądzę, żeby ze szkieletami byśmy mieli takie problemy. A raczej i tak musimy uciec. 535. Okej, okay, odpłynęliśmy. Dobrze, mamy bardzo szybki zaokręt. Zapisujemy ponownie. No i trzeba dalej go zmiażdżyć. Czekamy jeszcze troszkę. No i trzeba do niego dopłynąć. Co ma załadowane w międzyczasie, baranie? Kule łańcuchowe. Okej, okay, dopływamy do niego. Ford na szczęście robi dobrą robotę. Niszczy mi okręt, ale... Wolałbym, żeby nie uszkadzał mi go. Mi bardziej by zależało mi na załodze, żeby mi pomógł. Bo gdyby zdjęli mu załogę, nasze szanse byłyby praktycznie maksymalne. Chyba, że powtórzę, że ja nie wiem, ile on będzie trzymał. Okej. Okay. Zobaczmy, ile teraz. 490 ten. O kurwa, jaki mają bordaż. To jest problem. Ja uciekam. Nie wiem, ile będę musiał go spełnić, ale na pewno nie wiem, do stówki. Bo inaczej go nie zdejmę. On nie ma maksymalny abordaż. Zapisałem ponownie. Idziemy dalej na niego. Ale jak jest okręt, jest słaby. Ok, podpłyniemy do niego. Oczywiście... A, znikli z radaru. Strzela do mnie bydło. Ok, ale ja chcę dopłynąć bliżej portu. Bo ja nie wiem, jak będziemy stać z pomocą, ale potrzebuję, żeby ktoś mi jeszcze pomógł. No chodź. Okręt już nie jest śmiertelny, więc tym bardziej mam szansę. Ale problem w tym, że ja muszę mieć wiatr. Inaczej nic z tego. Okej, okay, spieprzamy ponownie. Mamy wiatr z drugiej strony, on ładuje bomby. Nie ma załogi. No, stówka różnicy, już nie jest dużo. Powiem też, że jak znam życie, ich level będzie sadoksi walki. Tylko przez taki czas walczyli, jako śmiertelni. Okej, okay, udało mi się zwiać. Zapisałem ponownie, no i trzeba dalej go napierdalać, no. Co masz? Bomby, spierdalamy dalej. No trochę trzeba się oddalić. Tym bardziej kurde, że ja nie mam wiatru, no. Byłoby mi łatwiej, gdybyśmy mieli, na przykład, nie wiem, z 11. Tak jak mieliśmy ostatnim razem, ale... Jak zobaczycie, nie będę mógł naprawić nawet okrętu. 18. Wywalimy leder. Olej też mogę wywalić. 51.
Slavy mogą mi się jeszcze przydać. Więc zostawię je sobie przy sobie. Okay. Bo kule armaty. Dobra. Zapisujemy ponownie. No i jedźmy dalej. Płyniemy. Kurwa, nie mam wiatru jeszcze tego. Mam pomysł, ale muszę załadować kule łańcuchowe. Nie, może byście spróbowali uszkodzić mu żagle. Ej, no! Gdzie on teraz jest? Poleciał. Mam nadzieję, że się nie wyregenerował. Nie, nadal się nie wyregenerował, dobra. Ale Ford się wyregenerował. Spróbujemy zapisać i dalej go ścigać. Load the buckshots. No chodź. Karta, czyli kule łańcuchowe. Dostał. Okej, ja nic nie dostałem na szczęście. On też dostał żagle nawet. Bomby 427. Zjeżdżam stąd. On ma takie szybkie ładowanie, że się trochę martwię. Ale dostałem. Ale nie jest aż tak krytycznie. Zapisujemy. Ale trzeba dalej się z nim bić. Nie trafił mi aż tak mocno, dobra. Ten wali cały czas Ford. 420 kontra 312. No podpłyń mi tu, baranie. To jestem twoim wrogiem. Nie trafił. Wiecie co? Ja chcę zaryzykować. Chodź, chodź, płyń do mnie. Ja to zrobiłem specjalnie teraz. Wiecie, Ford się znowu wyregenerował. 426, on będzie musiał do mnie popłynąć. Aha, nie mogę wejść do portu. Myślałem, że uda mi się wejść, to wtedy bym spróbował naprawić okręt na szybko. Ale widzę, że ta funkcja nie chce słychać mnie. Zobaczmy. 388. Jeszcze trochę. Ten się kręci, wali fortem, zawieszam ponownie i walimy go ponownie. Chodź. Znowu żagiel. Co on ma załadowane? Aha, kula armatnie. Już się martwiłem, że miał coś gorszego. Znaczy, nie dopłyniesz. Ni chuja. Dostał. Ford dalej pieprzy go. 257, już przewaga jest. Jeszcze troszkę. ...232. 70 do przodu. Ale to może być za mało. Ale zapiszemy. O kurwa, zaraz zatopi się on. Muszę pospieszyć.
Dobra, chyba wystarczy. 82, nie masz szans. O kurwa. Nawet nie próbuj. Mam cię! No zobacz czystą prawdę. Aha, oni nie mieli musket salvo. I dopiero teraz mi to mówicie. Okej, zabieramy im rzeczy. No i spotkajmy się teraz z kapitanem. Kuleczka. Chodź. I w ryja. Ile punktów masz życia? Będzie ciężka walka. Jak widzicie, ma cholernie dużo punktów życia. Trzeba będzie ostro obronę trzymać. Ale nie powinno być aż tak ciężko. Znaczy, jesteście śmiertelni. No, walnij ponownie. Szczęście mam dużą wytrzymałość teraz, jak mam ten obronny Cutlass. Czyli nie Cutlass, Asberg, czego się nazywa. Aż jaki wypadek, wódkę się wypije. Giń! Jest! Zginął. Sporo pieniędzy, ładnie był uzbrojony. Zobaczmy teraz okręt. Na kofty. Pewnie zabiorę oba. Jestem pewny tego. Radgot! Miał jeszcze. Jeszcze pieniędzy 6666. To trochę śmieszne, co? To są gówna, nawet nie będę ich brał. Coś jeszcze? Nie. Mamy latającego holendra, panowie. No to zobaczmy, co takiego ciekawego jest różnicą. Okej, więc tak. O wiele mocniejszy. Inny ten. Wolniejszy. Mniejsza manowry team, mniejszy point for sale. Maksymalne libre działa 60, więc fortowe. Ma dużo hold. Ma mało załogi, oczywiście Dock of War jest lepszy. Ale ma zajebiste działa. I teraz pytanie brzmi, który z dwóch okrętów zabrać? Oczywiście, nasz jaki wypadek, Sail Captain. Rebellious, Rebellious, Rebellious. Ciebie na pewno. Jako ten, to jest ci potrzebny. Zabieramy ci cargo. I teraz pytanie brzmi tylko jedno. Który z dwóch okrętów trzymać? Albo wiecie co, zobaczymy to... No jeżeli wyjdziemy. Na razie wyjdziemy stąd. Okej. Okej, wracamy na ten. Because of the drug storage. Co? Ktoś mi zginął, nie wiem od czego, ale to nieważne. Dostaliśmy ten, zakończyliśmy zadanie. Jak widzicie na teście... Latający Holender już jest tylko historią. Jako w tym, dlatego że przejdzie do legendy. Bo teraz po prostu już się nam udało zdobyć. No i teraz pytanie brzmi, panowie. Czekajcie, ja mu dam pieniążki. Masz. Jako w tym, mam do runduszy dzisiaj. Teraz pytanie brzmi tylko, który z dwóch okrętów mam zatrzymać? Warship! Czy Dock of War? Cóż, panowie, ja to dopiero zrobię w następnym odcinku. Ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobał. No zobaczymy się w następnym. Siemandero.